medalista z Kopenhagi z 2021 roku w K500 metrów zeszłorocznym, wicemistrz świata w kartach. Na to, że także zobaczymy dwukrotnego brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich, bo on wczoraj zdobywał tutaj w K200 metrów. Czyli Marco Dragojevic. 7 from Portugal, Fernando Pimenta. On the lane number 8, Gunnar Eide from Norway. I na torze 9 Martin Nathel. Już wystartowali, poszli i teraz zobaczymy, kto najmocniej z najlepszą reakcją startową tam na pierwszym torze. Wypatrujemy oczywiście Przemysława Korsaka. Mamy nadzieję, że to będzie jego życiowy wyścig, ale fantastycznie płynie w tej chwili Adam Varga, Węgier, tak jakby rzeczywiście włączył turbo, ale popatrzmy, teraz Portugalczyk, Serb, Niemiec, Pimenta, Dragosavljević, Florsted. No ale myślę, że na początek tych 250 metrów Varga będzie tutaj na prowadzeniu chyba o całą długość, wyprzedza Pimentę, Dragosavljevića, Korsak jest na miejscu czwartym. Varga, Pimenta, czyli dwukrotny już medalista i Igrzysk Olimpijskich. On przecież po medale sięgał w Londynie i w Tokio. Ale teraz Adam Varga. Teraz pytanie, czy Przemysław Korsak na razie na czwartej pozycji. Ale niewiele mu brakuje. Szanowni Państwo, stańmy, klaszmy, wołajmy go. Polak, teraz przesuwa się do przodu. Na to na czwartym Varga, na to na szóstym Dragosavljević, na to na siódmym Pimenta. Polak na miejscu czwartym cały czas. Varga, czyli ten wspaniały Węgier na prowadzeniu. Teraz na torze siódmym Pimenta i na torze szóstym Serb Marco Dragosavljević. Czyli Węgier Adam Varga, czyli Serb Marco Dragosavljević, czyli dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich Fernando Pimenta. To raczej w ten sposób byśmy upatrywali pierwszą drogę. Oczywiście czekamy na te bardziej oficjalne wyniki. Być może za chwileczkę zobaczymy w zwolnionym tempie. Fernando Pimenta był pompowany. On przecież po zajęciu w tym roku zdobył wszystko, co mógł praktycznie na Pucharze Świata. And lane one is on the first place. We have rolled out Adam Varga from Hungary. Mamy Rosak Szczerny, pierwszy Węgier. No i czekamy na fotofinisz, ale wydaje mi się zbędny. Fernando Pimenta, drugi Marco Dragosavljević powinien być na miejscu trzecim, aczkolwiek poczekajmy. Tutaj oczywiście sędziowie na koniec mają rację. Obserwujemy fantastyczny start i 200 metrów Varga. Tutaj był Portugalczyk Pimenta, drugi, trzeci był Florsted. Florsted po tych 250 metrach gdzieś zniknął, nacisnął go tutaj Marco Dragosavljević. No i patrzmy, Varga, Pimenta, no i Dragosavljević. Myślę, że nie ma wątpliwości, taka jest pierwsza trójka, tak jest. Varga, Pimenta, Dragosavljević z brązem. I na czwartym miejscu Przemysław Korsak. Piękny start młodziutkiego Polaka. 2 sekundy 0,72 tysięczne. To naprawdę już dawno nie mieliśmy polskiego jedynkarza tak wysoko na tak prestiżowych imprezach w kajakarstwie. Adam Varga, Fernando Pimenta, Marco Dragosavljević i Przemysław Korsak. Wielkie brawa dla Przemysława.